Dzień dobry, dzień dobry i witam serdecznie w kolejnym odcinku Speedrana 6.0. Zanim rozpocznę partię, przypomnę tylko, że do środy, do 2 października można nabyć kurs Szachowy Ekspert. Jest to kompletny kurs z 435 lekcjami, 55 godzin materiału dla szachistów. Myślę, że od 1600 w górę. Zapraszam, szczegóły na stronie szachuś.pl, przypnę w komentarzu. Zapraszam do Speedrana, moi drodzy. Lecimy. E4 mamy tutaj posunięcie przeciwnika. Ja myślę, że C5 zagrajmy, zobaczymy jaka będzie reakcja. Myślałem, że go nie C4. Często zagrywają zawodnicy ten ruch. D4, czyli mamy tutaj prawdopodobnie Gambit Mora po ruchu C3, ale też grają zawodnicy różnie. Dobra, C3, ja przyjmę tę ofiarę. Oczywiście czasami lubię zagrać sobie ruch D3, który też jest całkiem taki sympatyczny, bym powiedział. No i skoczek zbija. Ok, no to skoczek wychodzi na c6. Normalna sprawa. Posunięcie myślę, że e6 tak, żeby nie wpuścić tutaj do centrum jednego potwora. Potem a6, żeby tędy sobie nie wszedł. No i myślę, że tutaj ruch a6. Możliwe, że też można grać inaczej przez ruch d6. Też są ciekawe rzeczy. Ja tutaj bardziej sobie zagram na głowę. a6, żeby nie wpuścić. co troszeczkę takie bardziej tutaj schematy myślę, że najdorfowe. I teraz tak, jak zagram tutaj, on mi zagra tutaj, yy, ja tam. A tak tutaj będzie z dwóch stron. Hetman A5, czy to dobre? Za dużo też pionków nie chcę zdobywać. Może ruch D6 najpierw. Dobra, zaryzykujmy, zagrajmy tak. Sprowokujmy go do ruchu E5, który oczywiście, o jak widać, nie musi nastąpić. I teraz ruch D6. Tak, żeby tego ruchu już nie było. No, i oczywiście tutaj białe będą próbowały. W ogóle fajnie gra gościu. Naprawdę tak dosyć, dosyć mocno, wydaje mi się, po pierwszych ruchach. Może też zagrać na przykład Hetman D2, wieża C1, wieża D1. Takie tutaj plany, albo nawet i w ten sposób. Ja tu nie mam wyjścia. Muszę zagrać goniec E7 i szybciutko zrobić roszadę. Tyle, że powierza D1 i jeszcze goniec D7, żeby zasłonić tutaj Hetmana. Bo ruch E5 będzie wtedy bardzo niebezpieczny. i od razu goniec D7 bez zastanowienia. Będę tego pionka próbować bronić mocno. Oczywiście z gambitem mora jest taki problem, że jak ktoś nie wie, jak grać czarnymi. Ja tutaj też do końca nie wiem, jak dobrze to rozegrać z tym pionkiem. To może być problem, bo poświęcenie piona za wolne linie, za taki rozwój białymi jest całkiem w porządku, uważam. Tyle, że tam jest jakiś tam patent na to, dlatego też gambit mora nie jest grany bardzo często, no ale na niższym poziomie, jak widać, jest, bo gambity często się po prostu sprawdzają. Ruch A3. B4, taki ruch możliwe, Mam czas na zrobienie roszady, na szczęście. No i zobaczymy, co dalej tutaj zawodnik zrobi, bo chcę zagrać wieża C8, zaatakować. Posunięcie H3, czyli to zobaczcie, dwa ruchy takie powiedzmy, w nawiasie mówiąc, w cudzysłowie mówiąc, miękkie. Wieża C8. Myślę, że tutaj nie ma co się dużo zastanawiać nad takimi ruchami. Słuchajcie, nie to, że będziemy je odklepywać sobie od tak po prostu, tylko, że to już pewne, pewna doza doświadczenia mówi mi, że po prostu trzeba grać w ten sposób, wystawiać figurki. No i teraz tak. Kolejny problem, pojawia się według mnie z Hetmanem. Myślę, że tutaj można zagrać B4 niegroźne. Chodzi o to, żeby tego Hetmana też wyrzucić. Takie posunięcie będzie chyba możliwe, ale nie, bo skoczek odejdzie, na przykład taki zaatakuje od razu tutaj. Więc jest OK. Wyrzucam po prostu Hetmana, bo e, przeci przeciwnik. Też musi robić jakieś ruchy. Z takiego założenia wychodzę. Jeżeli pozycja jest taka, że tu się zawodnicy, wiecie, sprawdzają, troszeczkę manewrują, wyprowadzają te figury, no to kto pierwszy się rzuci, może mieć problem czasami. Znaczy, nie ma twardej reguły na to, ale tak w tej pozycji sobie myślę, że kto pierwszy zacznie tutaj się rzucać, może mieć właśnie kłopoty. Dlatego Maksymalnie figury ustawić. Zobaczcie, według mnie biały maksymalnie już dobrze wyprowadził figurę, i tylko pytanie, właśnie co dalej? No, i jest pierwszy taki, takie rzucenie się w centrum, czyli skoczek wleciał tutaj na D4, prowokacja do wybicia, czy prowokacja. No i wymiana dla mnie jest jak najbardziej ok. Jak wszystko wymienię, to będzie cudownie. Takiego ruchu ciągle muszę się obawiać może wieża D8, może B5. B5 już wygląda dobrze. B5 już wygląda dobrze, bo tutaj tak fajnie te pola sobie ograniczamy. Zawsze tym hetmanem mogę wrócić. No i dobra, jest pionek więcej i się go będę trzymał tak zwyczajnie. Jak nastąpią kolejne propozycje wymian, bardzo chętnie z tego skorzystam. Co tu przeciwnik może zrobić dalej? No cóż, ja mogę powiedzieć tyle, że mi się pozycja Czarnych podoba ze względu na pionka więcej, tak po prostu. Ale gość naprawdę dobrze gra. Jak na te 1400 aktualny ranking jego jest dobrze według mnie z jego strony. Całkiem nieźle. No właśnie. Pytanie co dalej? Goniec C6 mi się też narzuca. Taki ruch. Tyle, że nie mogę tak, bo tak, tak, tak i tam mi plomb nie bierze na C8. Um, hmm, może B4, chociaż tutaj będzie wisiało, tu odbiję to kwestia dobrego hmm, policzenia. Ale zaraz, nie, moment, moment, moment. Jest taka zasada, że jak można zagrać D5 w obronie sycylijskiej, to może oznaczać już dobrą pozycję. Ja chyba tak zrobię. Jak zagram tak, on wybije, ja wybije. I kolejna porcja wymian może nastąpić, tylko że z tym gońcem może być problem. A może zagrać w ogóle tak. Dobra, wieża D8. Najpierw ustawmy kolejną figurę w centrum, można powiedzieć. I do D5 się będę szykował. Jeżeli on zagra, tak, to ja mam możliwość wtedy skoczek na przykład na D5. D5 będzie w zanadrzu całkiem ok, bo tak, 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 tak. Chciałbym, żeby ten goniec był asekurowany. Możliwe, że jakbym tutaj mocno policzył. Dokładnie, to może by to też działało, ale właśnie. I przeciwnik zdążył uciec na D2, więc możliwe, że D5 było lepsze. Taki ruch mnie kusi, ale on odbije tak, i tu mi zaatakuje, bo E4 wisiało. Takie ruchy są możliwe z jego strony. Chodzi o to, że jak tu wybije, to on mi pląbnie tu, i będzie wymiana taka nieprzyjemna. Sprytnie zagrał. Bardzo sprytnie zagrał, muszę przyznać. No i teraz muszę się zastanowić, a może ruch E5. Tak, 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 tak. I tam jakieś wybicie. Może mieć to sens? Zagram tak, on mi tu. Ja wybiję, on mi pląbnie tu, ja tu. On musi wybić Hetmana, ja tu. On tu, tu, tu. No nie, nie podoba mi się. Królew 8. Gramy królew 8. Żeby nie było skoczka D5. Tak, po prostu. Moment, czy B4 nie działa? Bicie tutaj, tutaj, tutaj. Kurczę, w tej sycylijskiej naprawdę są różne ciekawe tematy. No tutaj E5 wybić trzeba. Otworzyć wieżę bez dwóch zdań. I on zagra tutaj, nie? No muszę powiedzieć, że zaczyna mi się co coraz mniej podobać. Mimo piątka więcej. Skoczek E8? Bierze F1 wjedzie. Kurczę. Jakoś tak się porobiło dziwnie. Hmm, no bo zagram tutaj, to on zbije, ja zbiję, tu wymiany nastąpią, tu mi wybije pionek. Nie no dobra, chyba tak muszę w sumie zagrać aktywnie z koczkiem. No nie mogę sobie pozwolić na pasywną obronę, na pasywne odejście tak naprawdę. Jak on wybije, ja wybijam tam, on mi wybije tutaj, ja wybiję, on będzie musiał wybić hetmana tutaj. No pionek więcej mi zostanie. W uproszczonej pozycji, i mam nadzieję, że to wystarczy. Potem jakiś go nie c będę planował, i będę chciał mieć pionka więcej w końcówce. Tak po prostu. Eee, no, ciekawe rzeczy, słuchajcie, się dzieją. Bardzo ciekawe, naprawdę na tym poziomie to chyba jest w Speedrunie 6.0 najsilniejszy przeciwnik do tej pory. Najsilniej grający według mo mo mojej tu oceny, tak na szybko patrząc. Donoszę właśnie wrażenie, że, że silnie gra zawodnik. Myśli. Tutaj jest opcja, ale ładnie. A jak zagram tu, to on wtedy tu, ale już Hetman nie, hetman nie będzie wisiał. Dobra, wracam królem. Teraz tu możesz zbić, a odbiję po prostu pionkiem. I tyle. Koniec na e się ustawi. Twardo. No właśnie, te króle w 8, krugi 8. Podejrzane to są ruchy z mojej strony. Już muszę tutaj analizkę chyba zo zobaczyć, bo coś mi tutaj za bardzo nie grało. No i Gambit Mora dał radę, nie? No, wybić muszę. Wymiana, wymiana. Koniec E6 tutaj. Taki ruch może zagrać tu bicie, jakiś Hetman G3. Z atakiem, no tutaj obrona, nie, no tutaj z obroną jest w porządku. Ataki ruch szykuje już od razu. No to są właśnie sprytne zagrania, naprawdę jestem pełen podziwu, muszę tak zagrać, koniecznie, no bo E6 groziło. I to są takie pułapki właśnie ze strony zawodników, które są nie do końca zauważalne na pierwszy rzut oka, więc trzeba, trzeba bardzo uważać. Kionek więcej. Przytrzymany. Tu się zablokowało, więc jest dobrze. Gonie C7 teraz stoi OK. No i nie widzę, na, na szczęście nie widzę zagrożenia jakiegoś bezpośredniego w moją stronę. A już y, kolejne wymiany są y, w planach. Możliwe, że tam trzeba było zbić na C1 i zagrać chyba na D2 od razu z atakiem i taki ruch E6 by nie działał. A to też y, właśnie chodzi o. Przy, no, żeby przysiąść i po prostu policzyć a ja no troszkę idę sobie tutaj na taką łatwiznę można powiedzieć grając, starając się grać prosto, piąkiem więcej i tyle dobra, ale tu chyba mam teraz dobrą opcję wypicie aha, nie mam dobrej opcji bo jak zagram tak to nie tak zagra tu dobra, ale Hetman D2 gdzieś tam trzeba straszyć w ogóle yy, wieża tu, może tak? To już takie trochę chyba... Nie, no to już trochę szaleństwo. Yy, on oczywiście jak zagra wieżą tutaj... A, no to fajnie. Jak chciał w ten sposób wymieniać, no to ja jestem za. Nic tu się chyba nie dzieje. No wymieniać hetmany trzeba. Tyle, że on też będzie miał dobre opcje. Tutaj wieżą na C6. Zbicie, zbicie i co dalej? Właśnie. Nie jest jeszcze takie proste. Mm. No dobra, zbijmy, zepsujemy strukturę. Chyba B4 bicie, bicie. Jak tu, to tu. No dobra, tak trzeba chyba zagrać. Bo jeżeli on wieże C7, to ja zbiję tu. Jeżeli mi figurę, to widzę taki ruch. Aha, jest B3 z obroną. Ojejku. No i już chciałem z rozpędu zbić i bym stracił tutaj czujność, tak. Tak, tak. No tak, nie mogę, go nie 8 Ale ciekawie się porobiło, mimo że tutaj i przepycha. Naprawdę muszę przyznać, że przeciwnik jest jest dobry w tych swoich zagraniach. Tak. Wieża może się pokusi o tego pionka. Ja zagram tu, on zbije, ja tu. Tego pionka tego. Dobra, muszę tak. Rozciągnąć gońca. Eee... Ojej, no lekko nie ma. Wydaje mi się, że już nie mam dobrej gry. Jednak jego dominacja figur... No właśnie wyrzaczę 6. Kurcząca gra naprawdę dobrze. Eee, no co, gram tak, bronię po prostu pasywnie. No muszę. Akurat w tym momencie muszę obronić to pasywnie. Stracę pionka będą wielkie problemy. Król podchodzi. No to jest mądre zagranie z jego strony. Dobra, mały lufcik robię, tak, żeby król miał zawsze coś tam, żeby już goniec miał na przykład swobodnie tak zagrać i tak. Tak zrobimy. Tak, chyba trzeba od razu zagrać, chociaż on. Nie, tu nie może. Dobra, gram tak szybciutko, żeby zagrać gońcem. Się trochę rozciągnąć. Wieża, żeby miała swobodę też gry. ok I goniec. Dobra. bo Taki ruch może być oczywiście zagrany. Nie wiem, czy wieża B8 wtedy nie zagrać. Zastanawiam się. No, o słabości w pionkach. Ciekawe, jak to silnik ocenia. Trzeba poanalizować. No dobra, tutaj no to tak. bo Teraz już grożę biciem i jakimś tam aktywnym graniem, można powiedzieć, przez chwilę i może pionek będzie zasuwał. Wow, zbiję tu, to ty piankiem mi walniesz. Co za gość. Znaczy dobrze, w sensie pozytywnym się wyrażam. Bierze B7, no i tutaj jest szach i mogę odejść. Dobra, ale król D4. Wow. Nie daje mi gość spokoju, nie? A tutaj? Takie posunięcie bardzo brzydkie, uważam. Ale no, król, żeby tędy szedł. Są problemy. Są problemy. A jeżeli tak, no to już tutaj król będzie być Tak, tak. Co to za końcówka? Ok. Teraz mam opcję wymiany. Muszę to zrobić Stój, pionek. Wymiana, wieża zbija, idę tu. O tak, muszę tak. Moją y, bronią jest to, że mam tu trzy pionki na dwa, więc w razie wymian, idę tutaj. W razie takiej wymiany, chyba jestem szybszy. Tu, tu, powinienem być. To tak dosyć intuicyjnie zagrane. Ale chodzi o to, żeby mój król był aktywny. Oczywiście wieża może odejść stędy. Właśnie. <laughs> Nie jest dobrze. Dobra, tak i tak, jakiegoś piona trzeba wyrobić wolnego. On zbije. On przegrał wieżówkę w ogóle chyba. Tak, no muszę tak coś tam rozciągnąć, pionek. No widzicie, nawet zdwojone pionki, kurczę, mocne się okazują. Liczę na to, że on zagra coś takiego. Ja tu, on tu, tu, kurczę, nie mogę nawet króla stąd wypędzić. Problemy, problemy. No, idę pionkiem do góry. Próbuję króla odciągnąć, ale to się chyba nie uda. Dobra, tak. Próba jest taka, żeby być pionkiem, odciągnąć króla, jakiegoś szacha dać. Dobra, idę tak. On tu pewnie. Aha, szacha mogłem dać tutaj. Dobra, szach. Jeżeli on się zasłoni. Hmm. Tutaj pasywnie grać? Szacha, dajmy. No, zawsze mam odejście takie i takie. Chodzi o to, żeby króla spędzić. Jak król spęd... zostanie spędzony, to ja tutaj. Kolejny szach? On tu wtedy zagra, ja tu. On szach i jest po mnie. Dobra, tak. Sapionka. Niestety. Jak on zbije, to ja tak idę wysoko, żeby tu dać szacha. Mam spróbować. No to już jest 20 parę sekund. Um, ale tak, pozycję mam, mam przegraną. to uczciwie trzeba przyznać. Na zbicie jednego tutaj. Janek jeszcze tam może iść. Jednego szacha i powrót. no To tutaj to już remis, jak mi oddał. Jeszcze sztuczki spróbuję. Jak tak, 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 to tak spróbuję jeszcze zbić. Koniec czasu. Słuchajcie, no, no co, no sami widzieliście, jak to wyglądało. Chętnie sobie to przeanalizuję. Sprawdźmy, jak to wyglądało. Pierwsze ruchy są OK. Silnik oczywiście mówi, że to są... Przewaga czarnych, dlatego że pionek. Tak, 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 tak. Skoczek D4 niedokładne. Dlaczego? Bo wymiana. No to wszystko się na razie zgadza. Mm, tu silniczek mówi, żeby grać wieża C6 i zdwoić wieże. W sumie mądre podejście. Zawsze można potem tego gońca tu schować i tak sobie stać jak przyczujony tygrys. F4, wieża D8, Hetman D2, no i teraz co? E5? E5 pokazuje, żeby grać, czego ja tu nie widziałem. Ten wariant widziałem, można było, no właśnie, uderzyć w centrum, a zaraz, bo tutaj jeszcze D5 analizowałem, to też jest ok ruch, tak, tak. Tak, tak. Też jest przewaga czarnymi, taka może mniej widoczna, ale ale jest, dobra, poszło tak, Hetman, E5, jestem królem 8 właśnie, to królew 8 to jest błąd. Co tu należało grać? E5, no to już mówiłem, a i go C8, kurczę, no wiecie co, bez formy jestem kompletnie, bo takie ruchy to kiedyś bym zagrywał od razu. No ale dobra, zapobiec ruchu, ruchowi E5, grając go C8, na przykład. Król F8, bzdura, bo się już nastawiłem na to i tutaj z szachem, dlatego król F8. I on powinien zagrać król e3, a zagrał e5. Yy, ale dalej białe mają tutaj już minimalnie lepiej. Wiecie, co silnik mówi? Jednak uciekać na g8. Yy. A mi się wydawało, że trzeba grać aktywnie. Tak, hetman d3, najlepszy ruch w partii. Najlepszy ruch partii, słuchajcie. Który daje plus półtorej, a każdy inny ruch daje wyrównanie, albo czarnymi lepszą. Według silnika oczywiście. Tam grają ludzie jasne, ale może i nie. <laughs> hetman D3, najlepsze posunięcie, chociaż on to nie jest trudny ruch, no bo przecież chodzi głównie o to, żeby tutaj zbić. Król wrócił, okej okay. Zbicie, czyli pierwsza linia silnika Hetman G3, błąd, Okej, okay. Tutaj B4. I tu, wow, ten Hetman mógł się tam plątać nieźle. Ojej, Hetman mógł się plątać, Słuchajcie, jak B4, tak, wieża F1. Grozi jakiś taki ruch, co nie? Już są groźby. I to jest przegrana czarnymi. Nieźle, Hetmana można było złapać. No dobra, Hetman G3, goniec E6. Przeoczenie, co mogłem zrobić? Wybić wieżę, to co mówiłem, tak? Jeżeli tu, to Hetman D2. No właśnie, o tym mówiłem podczas partii. A jeżeli nastąpi ruch E6, to F6 po prostu. No tak, i to wygrywało, bo tu się trzyma, a tam już hetman wjeżdża, atakuje gońca jednego, drugiego i wieże. Tak, tak, przeoczenie, dobrze, tak, bicie, bicie, jest przewaga czarnych teraz, hetman D2, hetman C3. I silnik każe nie bić, grać, he, zostawić hetmana. Dlaczego ja poszedłem na wymianę? Przecież to jest bzdura, słuchajcie, bo... Zrobiąc wymianę, on zyskuje wolną linię do aktywnej gry. To jest oczywiste. Dlaczego ja w ten sposób nie pomyślałem? No nie wiem. Dobrze, poszło tak, tak. B4, dobry ruch. Tutaj silnik też to wskazywał. Goniec wrócił. A4. To niby jest remis, ale wiecie, to właśnie remisuj. B3. Ok. tak silnik też pokazywał pierwszą linię, tak? A. Dlaczego nie A5 od razu? dzisiaj naprawdę bez formy. Zagrałem tak, żeby potem zagrać tu, bez sensu, jak można było od razu A5. Tak, 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 tutaj, tak, strata temp z mojej strony, ale na razie to jest powiedzmy ok. Wieża, błąd, goniec D6. Nie widzę takich ruchów w ogóle. Wieża B7 i F6. To też silnik mówi, żeby grać F6. Przepchanie i pokazuje remis. Bicie, bicie. Wieża B4. Ojejku, i tutaj? Ciężki, ciężkie ruchy, ciężkie ruchy. Chodzi o aktywność. Chociaż to dalej jest OK. Tu jest mój błąd. Dalej wieża B4. silnik mówi: graj aktywnie, ale nie Krzysztof, gra pasywnie. No i wieża A6. Proste posunięcie ze strony białych. G6 to błąd. co tutaj należy grać. Wieża B4, mimo wszystko. Ciężki taki ruch zagrać, mając taką opcję, że on da, daje szacha. No to już jest wtopa. Tu już jest stopencja. A, wieża C6 błąd. Co on powinien zagrać? Wieża A8, żeby. Wieża A8, żeby tam sobie grać. A tu Pionek broni tego szacha, król aktywny. Wieżówka w plecy. F5. Co przeoczone tutaj było? Wieża A7? Ojej, jaki prosty ruch, żeby tutaj albo dać szacha. Kompletnie nie wiem jak ja, to, jak ja to zrobiłem Tak, F4 Tu już jest plus 5, wygrana Białych No tak, tutaj jakieś Cuda na kiju, tu jest cały czas wygrana No dobra, przeciwnik grając Tutaj pozbawia się możliwości wygrania Tej partii Jakiś G5, to trzeba liczyć po prostu wieżówkę Tak, te piony są groźne G5, tutaj podejście królem na przykład. Ten pionek jak tak, to wieża B6. Jak tutaj, to tutaj. I jeżeli tutaj wieża F2, odcinamy króla i wygrywamy tę wieżówkę. No a co nastąpiło? Tak, tak, tutaj, tutaj. No i czas z przeciwnikowi się skończył. Ale to już jest remisowa pozycja, no bo tego pionka zgarniam. A król czarny nie będzie odcięty od tego pionka. Dobra, moi drodzy, ja myślę, że dzisiaj, no cóż, jedna partia, jedna analiza wystarczy. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Jak widzicie, przegrana z 1400 jest jak najbardziej możliwa. No i tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.